gotowi? No, Robert widzę, wykorzystuje, od razu widzi, że trzymam mydło. Reklama. Macie mydełka? Nie. A ten karton tu z mydełkami jeszcze chyba stoi, jeśli ktoś nie ma. Dobrze by było, żeby każdy sobie wziął to swoje mydełko, nieważne czy srebro, czy złoto. Chciałbym, żebyście spróbowali to wykorzystać w tej chwili. No to jeszcze 2-3 minutki, żeby trafić, jeśli macie. Jeśli ktoś ma złoto, to proszę wziąć czyste złoto i ewentualnie z wodą utlenioną. Słyszą? Halo? Złoto lub złoto z wodą utlenioną, srebro lub srebro z wodą utlenioną. Jedno, tak jest. Nieważne jakie, ważne, żeby było jedno mydełko. Ale ja muszę pójdę, wtedy masz. Nie, ja idę. To też jest srebro. Nie ma już Już mówiłem wam o ojcu Klimuszko i o psychometrii, którą stosował. Bardzo często osoby dawały mu zdjęcie, żeby mógł odczytać choroby, ale bardzo też często zaglądał w życie tych osób. Czasami ktoś się pyta, jak robimy te zabiegi na odległość. Teraz większość z was już wie, bo jesteście też w tej grupie wsparcia, która robi zabiegi dla wielu, wielu osób, które się gdzieś tam zgłaszają. Tak naprawdę wystarczy bardzo często imię, nazwisko i nic więcej nam nie trzeba. To jest częstotliwość tej osoby. Jeśli jest, załóżmy, Maja i druga Maja, to obydwie Maje, to każda ma w tym swoim imieniu zawartą i tak swoją częstotliwość. Czasami nie trzeba imienia, wystarczy, że dzwoni. Można wędrować z tą osobą po całym świecie i na koniec świata. Zabiegi robiłem od Chin po Australię, Kanadę. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Rzekłbym w ten sposób. Po pierwsze, nie ma tajemnicy, nawet jak jest jedna osoba. I tak można wyciągnąć to, co myśli, że jest tajemnicą. I to samo dotyczy osób. Nie ma miejsca, w którym by się mogła schować, jeśli mamy tą częstotliwość.
Dlatego tak bardzo trzeba uważać, z kim mamy kontakt, bo często hochsztaplerzy, jeśli złapia, jest dobry w tym, będzie was mógł mieć do końca życia na sznurku. Stąd ten sznur, no, który mieliśmy, srebrzysty, też jest taką smyczą, na której do tej pory byliśmy manipulowani. Nie ograniczać się. To jest podstawa psychometrii, dlatego że bardzo często ograniczacie się. Czy trzeba mieć złoto w ogóle w ręku? Nie. Wystarczy, że pomyślę o tym złocie i już je mam. Ostatni przypadek, gdzie dzwonił właśnie właściciel firmy Invex i prosił o pomoc dla kogoś. No i ten ktoś miał dwie mieszanki. I teraz albo mógł wziąć w jedną i w drugą rękę, albo raz jedną mieszankę, raz drugą. Ja mówię, to proszę wziąć. I za chwilę mówię, nie tą, teraz proszę drugą, drugą. I mówię potem, proszę używać pierwszej. Bo do jego częstotliwości i do tego, co miał, od razu było widać, że powiedzmy ta mieszanka z takim a z takim numerem jest dla niego. I to jest rozmowa przez telefon. Robisz kowdech. On trzyma na ręku, ja wyciągam rękę, trzymam to samo. I za chwilę robię wdech i koniec. Już czuję, widzę, wiem, gdzie to jest, widzę też inne rzeczy, które się powiedzmy w nim dzieją. Tak często się ograniczacie, że na przykład mówicie, że trzeba mieć mydło w ręku. Za pierwszym razem w tej chwili będziemy mieli to mydło w ręku. Ktoś się przed chwilą pytał, czy otworzyć pudełko. Po co, skoro nie muszę go w ogóle mieć? Więc po co otwierać pudełko? Nie ma takiej potrzeby. Po prostu położymy na czakrze dłoniowej i zrobimy wdech z czakry dłoniowej do naszego ciała. Jest tylko myśl i intencja, że chcemy poznać to mydło, więc jak zrobicie wdech przez rękę, to potem odpuszczamy umysł, czyli zawieszamy. I to trzeba umiejętnie zrobić, czyli zawiesić umysł i poczuć, jak całe to promieniowanie z tego mydła, cała jego aura, jakbyśmy ją tutaj nazwali, popłynie w was i rozpoznacie, gdzie popłynie. Ale też odczujecie różnego rodzaju wrażenia. Czy mydło jest ciepłe, czy zimne, bo to jest podstawa właściwie każdego badania, bo to zawsze poczujecie. Potem poczujecie, czy jest przyjemne, czy nie. Czy jest rozluźniające, czy jest regenerujące i będzie totalne zaskoczenie, jak zamienicie się potem mydłami i na przykład ze srebra weźmiecie złoto albo złoto z wodą utlenioną i odczujecie, że jest zupełnie inne i zupełnie gdzie indziej płynie. Złoto takie czyste, takie jak, tak, tu jest ze złotem monojonowym, to mydło ze złotem monojonowym zupełnie inaczej działa niż złoto z wodą utlenioną. Dlaczego chcemy to zrobić? Pokrywamy się tym złotem od wewnątrz, eterycznym. Ale chciałbym, żebyście też poczuli całą tą drogę, która w tej chwili się uwidacznia w was, czyli jest pokryta tym złotem. I teraz jeśli odbierzecie, zobaczycie, jak się zrobicie wyczuleni na każde drgnięcie energetyki każdego z towarów. I potem dopiero możemy powiedzieć, że jesteśmy wrażliwi, czy wręcz nadwrażliwi. Bo stanie ktoś przy was, a ty ojeny, no ma nerki chore, ojej, albo to, albo tamto. Bo to wtedy odbieramy. Można nad tym zapanować. Najgorzej jest wtedy, kiedy nie umiemy nad tym zapanować, bo od razu w nas jest myśl, ojeny, przejmę chorobę. Zapamiętajcie jedno raz na zawsze. W empatii, czyli we współodczuwaniu z każdym pacjentem. Jeśli jesteście empatyczni, bo wielu bioterapeutów się tego boi, czyli dać tak, ale broń Boże poczuć, co w tym kimś może być. A ja mówię, dlaczego? W empatii nie przejmiecie żadnej choroby. Jak można w miłości i w Bogu przejąć od kogokolwiek chorobę? Nie ma takiej ludzkiej możliwości. Możecie ją poczuć na sobie, ale nie przejmiecie, bo od tego
gdybym tak robił, na zasadzie empatia robię, no to uważam, że od 20 lat już by mnie nie było na tym świecie. Rok by pewnie wystarczył, bo jestem w tym 21 lat, czyli po roku już by mi nie było. Skoro przyjmuję osoby, które mają, czy są w trakcie chemii, nawet nie miesiąc po, tak jak mówi BHP bioterapeuty, nie namawiam was do tego, żebyście je omijali. Dlaczego? Bo to jest w was. Jeśli uważacie, że chemia i brak chemii to jest to, co ma tak być, no to jest wasz wybór i wtedy jesteście w świecie iluzji i musicie uważać na BHP. Jeśli uważacie, że chemia i wszystko inne jest jednym, bo jakże może być innym? Wszystko jest jednym, nie ma drugiego. Advaita, czyli jedność tego świata i Stwórcy jako takiego, mówi, wszystko jest jednym. To jak może wam zaszkodzić coś ciemnego czy coś chemicznego? Jeśli z takim nastawieniem podchodzicie do pacjenta, poczujecie tą chemię, jak w empatii, ale jej nie przyjmiecie. Nie ma takiej możliwości. Ja z chemią pracuję od wielu lat, bo wielu jest nowotworowców, którzy przychodzą i oni się nawet nie pytają, czy mogą, czy nie. Ja tylko pytam, czy w trakcie, czy po. W trakcie, ale to z zupełnie innych względów pytam. Nie dlatego, że jest we mnie strach, bo i tak przyjmuję oczywiście osoby, które są w trakcie brania chemii. Nie interesuje mnie to. Bo dla mnie ten świat jest jednym. I to ciemne, i to jasne. I to brzydkie, i to piękne. To jest to, co Robert opanował do perfekcji, czyli wszystkie te demoniczne jakieś siły, jak bierze na siebie, on po chwili działaniem miłością, on po prostu rozpuszcza, bo wszystko jest jednym. Bo wszystko jest miłością. I nie ma nic poza nią. W związku z czym, jak można się tego bać? Więc nie bójcie się psychometrii. Mimo, że wczoraj się śmiałem, że jak małżonka dała mi tabletki na reumatyzm i wziąłem je na rękę, to myślałem, że chce mnie zabić, bo faktycznie pierwsze wrażenie, jak zrobiłem wdech, no to się poczułem od razu tak rozwalony, że mówię, że chce mnie zabić. Ale było parę minut i już tego nie ma. To po prostu znika, nie ma, koniec. Więc zapomnijcie, czy macie to na ręku, czy nie. Jeśli ktoś ma, załóżmy, często tak jest, że coś tam daje, on mówi, no ale to tylko kawałeczek czy coś, no bo to jest tylko, żeby złapać częstotliwość. Czyli jeśli macie w buteleczce niepełną butelkę złota, tylko pół butelki złota, jak może nie działać? Ja mogę robić bez złota i też zadziała. Robię ze złotem, dlaczego? Dlatego, że to w pewien sposób mój umysł mówi, a jest, szybciej może zadziała, szybciej może coś, ale to nie znaczy, że nie działa bez złota. To jest tak samo, jak robimy zabieg bez pacjenta. To jak moglibyśmy robić zabieg bez pacjenta? Ściągamy lub idziemy do niego swoją częścią astralną, ale nie musimy mieć pacjenta przy sobie. To Greg Braden w książce Boska Matryca i nie tylko tłumaczy już, na czym to polega. Zabieg rozpoczęty w Polsce do Kanady nie ma w ogóle przesunięcia w czasie. Jak przeliczono te wszystkie czasy i różnice czasowe, zabieg w Polsce zacząłem w tej sekundzie i w tej samej sekundzie już jestem w Kanadzie. Szybkość światła jest tu niczym przy poruszaniu się w polu matrycy. Boska matryca, Stwórca, Bóg, jakkolwiek nazwiecie to pole, przenosi natychmiast informacje, gdziekolwiek jesteśmy. Więc mówienie, że zabieg na odległość nie ma znaczenia, w ogóle jest totalną bzdurą. Ale jeśli chcą ludzie z tym żyć, niech żyją. To jest ich oczywiście wybór i mają do tego prawo i mają swoją wolę. Ale te osoby, które robią zabiegi, już wiecie, że czas nie istnieje. Ktoś się pyta, czy może zrobić, czy mógłbym zbadać przez taką właśnie empatię, psychometrię, z komórki zdjęcie. I nie wiem, czy to tu mówiłem, czy gdzieś mówiłem, ale już gdzieś mówiłem. To kobieta później była w szoku i tam coś delikatnie mówi koleżance. Mówi, no jak jeszcze powie, że moja mama ma kolana, coś tamtego, to ja tu chyba padnę.
A ja czułem cały czas te kolana, ale były rzeczy ważniejsze, ale coś mnie gna i ten duch, który tam we mnie, ten mój wewnętrzny przewodnik mówi, spójrz do kolan. Ja mówię, dobra. W końcu patrzę i mówię o kolanach, a kobieta mówi, no nie, no mówi, no tego się nie spodziewała. Zdjęcie było z komórki. Ale co to za różnica, skoro nie muszę mieć zdjęcia? W ogóle go nie muszę mieć. Ja potrzebuję tylko niteczkę. Czyli jeśli ktoś o kimś mówi, to ta niteczka częstotliwości już u mnie jest. Jesteście w doskonałej sytuacji, macie mydło. Także radzę wam na leżąco, na siedząco, tak żebyście byli totalnie rozluźnieni. Do tego jest potrzebny no, cisza, spokój, rozluźnienie i zawieszenie umysłu. Więc te rzeczy musimy w tej chwili zrealizować, żebyście mogli poprzez psychometrię rozpoznać, czy mydełko Roberta i złoto pana Stanisława z Inveksu są faktycznie, no a macie niektórzy srebro, to też jest z Inveksu. Więc zobaczycie, czy to ma sens, czy nie. Jak wchłoniecie promieniowanie tego mydła, złota, srebra, wody utlenionej, zobaczycie, na czym to polega, ok? Bardzo proszę, zamykamy oczy i rozluźniamy się totalnie. Robimy wdech od mydełka, czyli od czakry dłoniowej, w głąb organizmu, mamy myśl, intencję, chcemy rozpoznać, czy to mydło jest dobre dla nas, w jaki sposób działa, dokąd dociera. Stawiamy sobie pytania w tej intencji i robimy wdech. Zawieszamy umysł, żeby nam nie manipulował tym, gdzie to ma płynąć. Jak dobry radiesteta, wyłącz umysł i tylko bądź obserwatorem. Pozwól energetyce płynąć wszędzie tam, gdzie ona zechce. I rozpoznajemy.
może być różnica w odbiorze. Najczęściej bierzemy na tą rękę, która najczęściej pracuje. Ale musicie wyrabiać obydwie czakry dłoniowe. One powinny się otworzyć na wiele promieniowań. I z czasem możecie też zobaczyć właśnie, że gdzieś od czasu do czasu bolą was dłonie, jakbyście mieli mieć stygmaty. A to jest właśnie otwieranie się tej czakry dłoniowej na nowe rodzaje promieniowań i na nowe częstotliwości. Dobrze jest wypróbowywać potem, jak badacie od czasu do czasu, raz na jednej, raz na drugiej. I od razu mówię, że złoto bardzo mocno otwiera czakry dłoniowe. A co za tym idzie, jak się namydlicie, otworzycie więcej czakr. Albo raczej może inaczej, bardziej je pobudzicie do działania, do obrotu, do ruchu. Kiedy nie zawsze czujemy, jakby ta energetyka tego mydła miała w nas wpłynąć, to znaczy, że te wszystkie kanały energetyczne jeszcze w nas są za mało jakby tutaj wyczyszczone, ta energetyka jeszcze zbyt wolno się w nich tutaj gdzieś tam przemieszcza. Ale myślę, że przez ten tydzień na tyle się to wszystko poprawi, że gdybyście zrobili to ćwiczenie na koniec waszego pobytu, będzie totalnie inaczej. I teraz bardzo proszę, zamieniamy się albo mydłami. Te osoby, które nie mogą zamienić, bo jedna obok drugiej ma to samo mydło, to kładziemy na rękę mydło, którego nie ma. Ok? Jak są te same obok, proszę położyć mydło bez mydła. Zwizualizować i nie zastanawiać się, czy mi się uda, czy nie. Po prostu położyć i zrobić swoje. Nie ma, nie umiem, nie mogę, nie potrafię. Nikt nie zdaje tutaj egzaminu na to, czy jest zawodne, czy niezawodne. Nie na tym to polega. Macie wyrobić w sobie czułość, tą doskonałość, żeby czuć przepływy też w sobie. To jest inne zupełnie. Totalnie. Woda upleniona totalnie zmienia to mydło. Pojawia się pewna taka nutka czegoś, czego nie ma w tym zwykłym złocie. Już wczoraj mówiłem o tym. Ale co jest ważne? To jest ważne, że to mydło w swojej naturalności i w tych dodatkach, gdzie nie ma chemii, odbieracie jego tą czystość i ten czysty przepływ. On może być po prostu wtedy w nas doskonały. Wtedy, kiedy jest dużo dodatków chemicznych, to będziecie mieli różnego rodzaju zaburzenia. Dlaczego? Bo ta chemia też działa na pewne organy. Tutaj robimy ten wdech do wnętrza organizmu. W związku z czym może być ta różnica, bo nie myjemy się tylko od zewnątrz wtedy, tylko robimy wdech. A tutaj przy tym naturalnym mydle specjalnie chcę, żebyście poznali, bo to jest tak, jakbyście to mydło wręcz zjedli i ono pokaże wam właściwie też działanie czystego złota, tego monojonowego i czystego srebra monojonowego i działanie też srebra i złota z wodą utlenioną na organy. Więc tu można rozpoznać nie tylko działanie, powiedzmy, mydła jako mydła, ale samego złota i srebra, jak działa na wasz organizm. Myślę, że gdybyście to zrobili z każdym mydłem, z każdym żelem pod prysznic, to
to byście nie jedno takie, nie jeden taki produkt odrzucili. I teraz ktoś, kto nie ma, załóżmy, złota w buteleczkach do ćwiczeń, to co może mieć? Złoto bez niczego, czyli zwizualizowane w ręku, albo chociażby mydło ze złotem. I będzie to samo. Tylko tyle, że to stężenie zrobi to, że ono inaczej troszkę, czy słabiej może będzie przez nas płynęło, bo będzie jakby mniejsze stężenie, mniejsza ilość, ale i tak będzie płynęło. Chyba że znowuż myśl, intencja i ustawicie, że stężenie jest wyższe. Tutaj możliwości różnych jest cała masa. Najważniejsze uwierzyć w siebie. I pamiętać też o tym, że w psychometrii, podobnie jak w radiestezji, to zawieszenie umysłu, żeby umysł wasz nie miał wpływu na wynik, jest ogromnie ważne. Im umysł ma mniejszy wpływ na wynik, tym lepiej oczywiście dla wyniku. Teraz te osoby, które miały, załóżmy, złoto, chociaż wszystkie mogą to zrobić to samo. Jeśli macie złoto w buteleczkach, odłóżcie mydła. I jeśli mieliście mydło ze złotem, a teraz weźmiecie buteleczkę ze złotem i zrobicie to samo, czyli wdech, zobaczycie, czy działa to tak samo, czy inaczej. Mimo że stężenie w buteleczce jest 1200 ppm, a w mydle tutaj nie wiem, jakie może być stężenie. 25. 25 ppm. W mydle jest stężenie 25 ppm. Zasada działania oczywiście powinna być praktycznie ta sama, mimo że natężenie może być nieco mniejsze. Ale jeśli odbieramy tylko złoto jako złoto, to myślę, że odbierzecie podobnie, tak jak ja to odbieram, tak samo mocno jak z buteleczki. W buteleczce 1200. Z wodą utlenioną jest inny. Tak, działanie tego mydła też jest inne. Także wziąć buteleczkę sobie ze złotem i sprawdzić. I znowuż tak samo. Wdech z czakry dłoniowej tym złotem. I tym razem wpuszczamy to złoto. Nie ciągniemy eterycznego, tylko to monojonowe wpuszczamy i patrzymy, jak działa w naszym organizmie. Tutaj najlepsze porównanie wtedy jest, jeśli chodzi o te płyny nasze, to właśnie ze srebrem, bo tu jest wtedy widoczna bardzo duża różnica i wtedy właściwie ten zakres działania jest totalnie inny. Thank you.
No i pytanie do Was. Czy dało się zauważyć tą różnicę? Czy jesteście na tyle wyczuleni, już sensytywni, czy, że czuliście różnicę między mydłem a mydłem? Tak. Jest. Czyli jesteście w stanie wyczuć tą różnicę. No i to samo będziecie wtedy w stanie zrobić dosłownie ze wszystkim, czyli ze zdjęciem tak samo. A wielokrotnie boicie się wziąć zdjęcie i powiedzieć, czy ktoś jest chory, czy nie. No bo nie, to może Kazio albo ktoś tam, ale ja. Ale co to za problem? Wziąć zdjęcie, czy nawet bez zdjęcia i tylko skupienie sercem, bo skupienie sercem jest empatią. Trudno określić empatię jako taką wtedy, kiedy nie potrafimy działać sercem. Jeśli tutaj od strony czakry serca, szczególnie oczywiście wtedy działa ten przedni aspekt, dobrze byłoby, żeby był otwarty tylny aspekt. Kiedy obejmiecie tą osobę energetyką swojego serca, z miłością, z empatią, czyli ze współodczuwaniem, to poczujecie, czym jest prawdziwa empatia. Bo wtedy od stóp aż do czubka głowy z tej osoby właściwie odbierzecie wszystko, co w niej jest. Czyli jej choroby i można wejść daleko dalej, mimo że za chwilę zrobimy to tutaj, to bardzo bym prosił, żeby jednak może z uwagi na pewne inne aspekty etyczne nie wchodzić za daleko, powiedzmy, czy w umysł, czy nawet w rodzinę. Ważna jest ta tylko osoba, którą macie przed sobą i tak zakładamy. Czyli wtedy też możemy zrobić ten oddech, który robiliśmy wczoraj, tak? Do esencji rozszerzenie, z esencji rozszerzenie i po chwili objęcie jakby chmurą waszej esencji tej osoby. Czyli to jest właśnie empatyczne działanie i powiedzmy tutaj działanie takie z miłością. To, co żeśmy robili już wiele lat temu, tego typu działania, bywało, że ktoś nawet padał nam, bo różnica potencjałów potrafiła być tak duża między osobą, która załóżmy przyszła, a osobą, która potrafiła dobrze otworzyć serce, że ta osoba czuła się jak przy napełnianiu Duchem Świętym. Co to znaczy? To znaczy, że nagle zasypiała w duchu. Czyli leciała, nie wiedziała, co się z nią dzieje. Było widać, jak wypełnia się tą energetyką naszego serca. Jak doszło to już gdzieś do czubka głowy i zaczynało już ją obejmować od zewnątrz, nagle jakby się budziła i się pytała, co to jest, czy co to było. To jest podobne działanie do zasady napełniania Duchem Świętym. Praktycznie można powiedzieć, że niczym się nie różni. I nie jest oczywiście tutaj no, niczym też złym. Także to nie jest żadne świętokradztwo. Tak działa nasze serce w empatii, czyli w takim postępowaniu czysto duchowym z miłością. Czuliście tutaj różnicę. Są osoby, które ćwiczyły tą empatię ze mną wiele lat temu już pewnie i może i niewiele, bo z tego co pamiętam, to już na pierwszych warsztatach w Warszawie żeśmy też to robili, żeby pokazać, że człowiek może tak dużo. W tej chwili wyobraźcie sobie, że z tym oddechem, który wczoraj żeśmy robili, z otwarciem, z brakiem osłony na esencji, będzie Wam totalnie łatwiej jakby przeniknąć i obejrzeć tą drugą osobę. Bardzo bym prosił, żeby rodzinne związki rozerwać i raczej się troszkę pozamieniać, dlatego że no, często znacie rodzinę i dobrze by było, żeby ktoś nieznany dla Was z energetyki także, bo tak to jak to mówią, znamy się jak łyse konie, więc lepiej by było zrobić to w taki sposób, żeby nie znać kogoś dogłębnie, i spróbujemy zrobić to samo. To co? Chcecie spróbować? To jest też dobra psychometria. Zresztą zauważyłem, że niektórzy z Was kładli mydełko na esencji. Co oczywiście nie ma znaczenia, wprost przeciwnie. To jest już bezpośrednie badanie przez czakrę serca i przez samą tutaj tą empatię może w stosunku do mydełka. Ale myślę, że kamery wyłączymy, Robercie.